Gorąca godzina. Zaprasza Anna Raczyńska. Co jest źródłem narastających niepokojów społecznych? Zła sytuacja gospodarcza kraju, ustępstwa rządu wobec silnych grup zawodowych, czy brak silnej, brak spójnej i konsekwentnej polityki rządzenia? A może źródło tkwi gdzie indziej? I o tym właśnie rozmawiać będą goście programu Gorąca Godzina. W studiu w Bydgoszczy jest z nami pan senator Andrzej Kobiak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry państwu. Pan poseł Kosma Złotowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Kłaniam się państwu. Prawo i Sprawiedliwość dodam. Doktor Sławomir Sadowski, politolog, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. Poseł Łukasz Krupa, Twój Ruch. Dzień dobry, witam. Iwan Jacek Żurawski, przewodniczący Toruńsko-Włocławskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Ja nazywam się Anna Raczyńska, a w imieniu gości własnym zapraszam radiosłuchaczy i internautów. www.radiopi.pl to nasz adres. Zapraszamy. Na początek przypomnę, że od środy trwa w Jastrzębskiej Spółce Węglowej bezterminowy strajk, a od poniedziałku mają się przyłączyć do niego związkowcy z innych spółek węglowych. Ale to nie jedyne zapowiedzi protestu. Swój sprzeciw wobec polityki rządu zgłaszają już pocztowcy, kolejarze, nauczyciele, no i rolnicy. I teraz pytanie do panów, czy te sygnały to jest dowód na to, że każda z tych grup chce przy okazji załatwić swoją własną sprawę i swoje własne przywileje i uprawnienia, czy też jest to najzwyczajniej w świecie sprzeciw wobec polityki rządu, tej, która dotyka te grupy zawodowe? Jedno i drugie. W moim przekonaniu, z jednej strony oczywiście jesteśmy w roku wyborczym. Poseł Łukasz Krupa. Dwie bardzo ważne kampanie dla wszystkich partii, bo kampania prezydencka będzie pomimo pewnie przewidywalnego wyniku takim sprawdzianem kondycji partyjnych i tego, czego można spodziewać się jesienią. I w tym kontekście na pewno pewne grupy społeczne decydują się uwypuklić swoje oczekiwania. To pan wprowadził trzeci kontekst, to wprowadził pan kontekst polityczny, że przyczyną tych protestów jest fakt, że jest kampania na wyborcza, pewno również polityczna też. I w związku z tym chcą i o tym trzeba, włączyć o tym się trzeba powiedzieć walkę. I o tym trzeba pamiętać, ale po 7 latach rządów Platformy to też jest na pewno efekt podsumowania tych rządów i takiej dezaprobaty do tego, co się dzieje. To znaczy, w moim przekonaniu nie ma dzisiaj jakby konkretnych działań wtedy, kiedy panie problem pośle, rośnie. Podsumowaniem, panie pośle, przepraszam, ale czy podsumowaniem, czy jakąś taką oceną, jaką się wystawia rządowi w tej sytuacji, to nie są wybory? Czy oczywiście, to nie jest taki tak, moment, ale wie pan, bo protestujący... Fakt, znaczy, że jest strajk w spółce węglowej, to są 30 milionów strat dziennie, prawda? To są olbrzymie straty finansowe. Wyjście na ulicę to jest też blokowanie, to jest tak naprawdę doprowadzenie do pewnego paraliżu. Ja nie twierdzę, że ja jestem zwolennikiem strajków, doprowadzenia do takich eskalacji konfliktów, żeby ludzie musieli wychodzić na ulicę, ale to, co dzisiaj obserwujemy, to jest pewien efekt frustracji tych grup społecznych, które przy okazji ten kontekst trzeba połączyć, tego, że idą wybory i że być może partii rządzącej będzie zależało na tym, żeby zagasić takie konflikty. Być może ugrać się coś więcej niż udałoby się dwa czy trzy lata temu, kiedy tej kampanii nie było. W małżeństwie zaczyna się ostry kryzys, tak? Natomiast w moim przekonaniu rząd Platformy Obywatelskiej nie reagował wtedy, kiedy powinien. To znaczy wszystko jest gaszone już jak zacznie być duży pożar. Ja nie rozumiem, dlaczego, jeżeli co roku są problemy z przedłużaniem kontraktu w służbie zdrowia, nie można tych spraw załatwiać we wrześniu, w październiku czy w listopadzie. Nie rozumiem, dlaczego, skoro wiadomo, że polskie górnictwo przynosi straty, kiedy jest nierentowne, kiedy niezdrowa konkurencja. Dobrze, zdrowia. I tak dalej. Dlaczego nie robić tego wcześniej, tylko czeka się do ostatniej chwili, kiedy grozi już niewypłacalność pensji tym górnikom. I szereg innych rzeczy, której grupy byśmy się nie ruszyli, to gasi się, czy próbuje się
rozmawiać, negocjować, cokolwiek. Uważa pan, że protestujący nie mają ochoty czekać do wyborów, żeby wkładając do urny swój głos, wrzucając kartkę ze swoim głosem, dokonać jej oceny i dokonać innego wyboru? Wiele z tych osób czy jest to na pewno, ostrzeżenie w ogóle dla elit politycznych? Wiele z tych osób na pewno już w ogóle nie chodzi na wybory, nie wierząc, że cokolwiek może się zmienić. Natomiast eskalując swoje niezadowolenie w taki czy inny sposób, w formie protestów czy strajków, uważają, że jest to po prostu bardziej widoczne, bardziej bolesne dla rządu. A teraz i może się przekonali, że warto to zrobić po ustępstwach rządu, pańskim zdaniem? Myślę tutaj o ustępstwach w porozumieniu, jakie zawarto z górnikami. Jeśli chodzi o porozumienie z górnikami, moim zdaniem po prostu to było... Nikt na tym nie wygrał, bo w perspektywie dłuższego czasu i tak kopalni przy radykalnych reformach i zmianach i polityce zarządzania, odchudzeniu tych zarządów politycznych, pewnych też ustępstw, na które powinni sami górnicy, ale trzeba o tym rozmawiać, nie kiedy są protesty. No to ja mam pytanie, przepraszam, to ja mam pytanie do panów wszystkich. Czy to porozumienie, jakie zawarł rząd ze związkami, to jest faktyczne porozumienie, czy to jest porozumienie pozorowane? Przypominam przecież, że to musi być notyfikowane w Brukseli, a Bruksela mówi wyraźnie, jeżeli była udzielana pomoc publiczna i ona nie została właściwie wykorzystana, trzeba zamykać kopalnie. I to jest decyzja, która została opisana w 2010 roku. Tylko, że pani redaktor, Unia Europejska zachowuje się bardzo dziwnie wobec różnych swoich członków. Pamiętam, jak u nas nakazano wygasić stocznie, a stocznie niemieckie pracują do dzisiaj i robią świetne interesy. Holenderskie też, ale wracając do tego, o czym mówił pan poseł. To jest dosyć uproszczona diagnoza sytuacji, ponieważ w Polsce, ponieważ te protesty górników, nauczycieli, pocztowców, hutników, one wybuchają regularnie. Praktycznie co roku, co półtora one są. I myślę, że te protesty... Ale to była taka Polska sektorowa, a teraz mówi się o takim, prawda, gremialnym. Tak. Może być tak, że... Ale myślę, że trzeba szukać jednak tej diagnozy w tym, że polski rząd nie ma w ogóle wizji gospodarczej kraju. Spójnej, konsekwentnej. Tak, spójnej, konsekwentnej, realizowanej rok po roku. Nie wiemy, w którą stronę nasza gospodarka ma zmierzać. Nie widzi tego społeczeństwo. Naprawdę nie widzi? Nie to bardzo negatywnie. Bardzo negatywnie postrzegane to jest. Chociażby likwidacja miejsc pracy, likwidacja ciężkiego przemysłu, tego, który przynosi ogromne zyski. Nie zgadzam się też z tym, że górnictwo jest niedochodowe. Od 2003 roku 100 miliardów złotych w postaci różnych podatków przyniosło skarbowi, a dopłacono tylko do niego 10 miliardów. 10 miliardów zabrało. No. Więc to też są pewne relacje, natomiast nie ma tej wizji moim zdaniem i już społeczeństwo, czy te branże duże, o których pani redaktor mówiła, nie chcą czekać. I to wybory niewiele mają z tym wspólnego, uważam, tylko że ta eskalacja tych protestów będzie narastać. I ona może być tak też, że my związkowcy, czy liderzy związkowi wszystkich central związkowych, zdajemy sobie też sprawę z tego, że eskalacja tych protestów może być poza taka niezorganizowana. To znaczy, że mogą się pojawić... Spod kontroli może się wymknąć i być taka spontaniczna bardzo. I wtedy będzie o wiele trudniej obiecać coś. A nie ma pan wrażenia, że rząd troszeczkę sobie zadrwił ze związkowców, bo jeszcze raz powtarzam, wiadomo, że będzie taki moment, kiedy można będzie powiedzieć, no to nie my, to zła Bruksela zamyka kopalnię. Bo to zła Bruksela nie chce zgodzić się ale na przecież zawarte mamy, porozumienie. Pani redaktor, mamy z tym do czynienia tylko w innej formie. To przecież nie zły rząd doprowadził do sytuacji w górnictwie, tylko roszczenia górników, a między innymi związkowców, którzy te roszczenia podbijają. Prawo do 13 i 14 pensji mają tylko górnicy, a inne. Czy ja zapytałam ostatnio kierowcę taksówki, jak długo musi pracować, żeby zapłacić ZUS? I on mówi, że jeżeli ma kilka dobrych kursów, to przez tydzień pracuje po to, żeby zapłacić ZUS. No już o innych, że tak powiem, świadczeniach nie mówimy. Więc wie pan, no 13, 14 pensja, kto dostaje? Ludzie, którzy na umowach śmieciowych pracują? Nie, na pewno nie dostają. Nie powinno być w ogóle moim zdaniem takich umów. Demokracja to jest co? Natomiast to jest średnia, tak, formatowanie według średniej? 13 i 14 pensja w górnictwie to są
zapisy tam wynegocjowane na miejscu. To są zapisy wewnętrzne i można oczywiście o nich dyskutować. Natomiast to nie jest tak, że w tej chwili mamy tak, że za dwa miesiące, jak będzie się zbliżać koniec roku, to okaże się, że nauczyciele czegoś oczekują i to znowu się okaże, że jest dobry rząd i źli nauczyciele, którzy chcą coś wydrzeć. No, a gdyby nauczyciele wyszli na ulicę, powiedzieli 13 i 14 pensja, gdyby wyszli wszyscy... I z okazji Dnia Nauczyciela, Barburką, Parlament Pani Europejski. Redaktor, ja myślę, że to nie chodzi o 13 i 14 pensję. Zresztą nie o to. Nie było to postulatem górników strajkujących. Ich postulatem było nielikwidowanie kopalń, nielikwidowanie ich miejsc pracy. I utrzymanie przywilejów. To czy oni mają 13, 14 pensję? No dzisiaj i tak wszystkie pensje wyliczamy globalnie w skali roku. No i ta pensja górnicza jest to, ale ja się jest. Nie będę trzymała jak każdy, jeżeli płotu tej 14 pensji, istota rzeczy. No tak, ale to właśnie nie jest istota rzeczy w 14, 15 pensji. Istota rzeczy jest w tym, czy te kopalnie powinny istnieć, czy nie powinny istnieć. Tak. Teraz tak, rząd podpisuje z górnikami porozumienie i mówi, dobrze, to my odstąpimy. Nie będziemy likwidować. No, zrestrukturyzujemy tam, zobaczymy, policzymy, może będzie inaczej. No ale z drugiej strony rząd zgodził się na pakt klimatyczno-energetyczny. Rząd zgodził się na postulaty przewodniczącego Komisji Europejskiej Junckera, który powiada o dekarbonizacji europejskiej gospodarki do roku 2050. Są wyznaczone jakieś cele do 2030. Te cele polegają na odejściu od energetyki węglowej. Węgiel, czyli tak. Niezależnie od tego, czy nam się opłaca ten węgiel wydobywać, czy nam się go nie opłaca, nie będzie się opłacało, dlatego że nie będziemy nie mieli prawa go spalać. Tak. Tak? Będziemy musieli pozyskiwać energię z innych źródeł. No to mamy pytanie teraz, z jakich źródeł? No, z energii wiatrowej, która de facto jest nieopłacalna. To jest przez cały czas... Przemysł w Niemczech bardzo wysoko rozwinięty, ale z drugiej strony dotowany. To jest zupełnie błędna gałąź przemysłu. Niemcy w to zainwestowali wiele lat temu. I dlatego chcą wymusić. Nie zwraca im się to. Tak? Nie zwraca im się w produkcji prądu. Francuzi z kolei atomowe elektrownie. Chcą sprzedawać swoją technologię wiatrową innym. Na przykład nam. No i druga rzecz to jest zupełnie inna technologia głównie rozwinięta przez Francuzów, ale oczywiście nie tylko, bo Rosjanie ją też dysponują, czyli elektrownie atomowe. No i jest oczywiście trzecia rzecz, bardzo chłonna inwestycyjnie, czyli elektrownie wodne. No tutaj mamy jakiś jeszcze potencjał niewykorzystany, no ale to oznacza likwidację kopalń, tak? Popatrz, pan przewodniczący powiedział, że rząd nie ma żadnej strategii. Przez 7 lat się nie pokazała ta strategia. Otóż moim zdaniem rząd ma strategię, tylko o niej nigdy głośno nie powie, bo to jest strategia, której nikt by w Polsce, i nie tylko w Polsce, tylko nikt rozsądny by nigdy nie przyklasnął. To jest likwidacja przemysłu, względnie sprzedaż tego przemysłu. No zobaczmy, czego, tak? Zobaczmy co, każdego przemysłu. Tak, każdego przemysłu. Mówił pan przewodniczący o stoczniach, ale można by tu wskazać nasz bydgoski Zachem, który nie zbankrutował na rynku. To nie było tak, że ta firma sobie na rynku nie poradziła. Panie pośle, myśmy tylko w tym programie tydzień i dwa tygodnie temu mówili o tym, więc wróćmy do istoty rzeczy, tak? Istota rzeczy jest taka, że chodzi o likwidację tego przemysłu, względnie o jego sprzedaż. No popatrzcie państwo, sprzedano przemysł, nasz polski stalowy przemysł, huty, inwestorom z Indii za zysk tego przemysłu w ciągu 2 lat. I ten przemysł w Polsce jakoś przez Polaków prowadzony nie mógł się rozwijać, teraz przez tych Hindusów może się rozwijać. Czyli w Polsce, na polskim rynku Polacy nie bardzo mają prawo zarabiać, mają prawo zarabiać inni. No a teraz jeszcze wracając do tych górników. Zostało zawarte porozumienie i to jest spowodowane tym, że w tym roku mamy podwójne wybory. Rząd nie chciał dalej się handryczyć. Rząd chciał te sprawy uspokoić, tak jak kiedyś premier Tusk uspokoił sprawę związaną z tymi dopalaczami. Pamiętacie państwo, jaka była awantura, wszystkich zamknąć. Rzeczywiście kilka sklepów zostało bardzo widowiskowo zamkniętych i co? I nic. Dalej. I ten problem. Dalej. Dalej mamy te sklepy. Dalej Platforma Obywatelska. Chciałbym trochę spokojniej i bardziej merytorycznie powiedzieć. Jeżeli chodzi o kopalnie,
Są kopalnie, które się opłacają i nikt ich nie zamierza zamykać. Są niestety i pokłady, i kopalnie, w których ilość węgla i jakość węgla jest taka, że jego wydobycie się nie opłaca. Oczywiście jest problem ludzi, którzy tak tam pracują, bo nie można im powiedzieć z dnia na dzień, słuchajcie, to się nie opłaca, dalej nie pracujecie. Trzeba znaleźć rozwiązanie, w którym oni nie będą skrzywdzeni, ale pewne pokłady, pewne kopalnie trzeba będzie zamknąć. Tym niemniej powstają nowe kopalnie, przecież buduje się nowe kopalnie. Tylko w miejscu, gdzie ten węgiel jest, jest go dużo, jest on dobry. Natomiast tam, gdzie węgiel został wykorzystany, no te kopalnie muszą być zamknięte. Czy porozumienie, które zostało zawarte między rządem a związkowcami, bo bym nie mówił, że górnikami, jest dobrym rozwiązaniem, to trzeba by się zastanowić, bo rzeczywiście za każdym razem budżet do tego dopłaca, czyli tak naprawdę dopłacają wszyscy. To dlaczego rząd ustąpił? Bo nie było innego rozwiązania, bo sprawy zaszły tak daleko. Tych reform nie wdrożono wcześniej. Mało tego, może nikt nie potrafił górnikom wytłumaczyć, że to jest coś tak nierentownego i tak ekonomicznie nieuzasadnionego, że tego się nie da utrzymać. To było rok temu. Rok temu na Świętej Barbary. Tak, jak pan premier Tusk z panią wicepremier bawili na Śląsku i tylko premier mówił wtedy, żadne miejsca pracy w górnictwie nie będą zlikwidowane. Już dobrze. Tylko wtedy ceny węgla były takie, że się opłacało. Ceny węgla się zmieniły i się nie opłaca. I gospodarka musi nadążać. Restrukturyzować do rozsądnych zasad i poziomów ekonomicznych trzeba wtedy, kiedy jest koniunktura. A później to jest już musztarda powiedzieć. No, tak samo jak z frankiem, tak samo jak z cenami ropy na świecie, jak z cenami złota. No to nie można zakładać, że przez 20 lat będzie drogi węgiel. Zgadzam się z tym, że należało to zrobić wcześniej. Ale porozumienie ma głęboki sens. Skarb państwa będzie musiał dopłacić, czyli podatnicy. Ja pan, pan doktor, wydaje mi się, że cały problem górnictwa, który się tak energicznie objawił na przełomie 14 i 15 roku, to jest problem, który ukazuje pewien niedowład naszej gospodarki jako całości. Po pierwsze, mamy do czynienia z sytuacją, w której dyskutujemy i rozwiązujemy problemy górnicze tak, jakby to było w XIX wieku. Dzisiaj nie ma możliwości, żeby górnictwo głębokościowe w tej metodzie, jaką jest stosowana, było opłacalne w porównaniu do kopalni odkrywkowych. W związku z tym trzeba byłoby wypracować jakiś dalekosiężny projekt, program polskiego kopalnictwa, który po pierwsze zakładał wyprowadzenie ludzi spod ziemi. Możemy powiedzieć zwariowo, prawda? Nie. Chodzi o to, pełną automatyzację i robotyzację robót wydobywczych. No ale co wtedy? No to wtedy to tym bardziej z ludźmi niekoniecznie. Wówczas będzie. W związku z tym, że mamy z kolejny problem, a więc to ten plan Junckera, o którym pan europoseł Złotowski był uprzejmy powiedzieć, to w istocie rzeczy węgiel trzeba po prostu uwodorowić, przekształcić węgiel w węglowodory, gazyfikować. To są pewne technologie, o których my w ogóle nie mówimy, a o tym powinniśmy mówić. Prawda. Na to powinny być przeznaczone te fury pieniędzy, które dostajemy z Brukseli, a nie na rynki. To proszę powiedzieć, panie doktorze, jak to jest? To nikt nie wie o tym w rządzie, jak ten problem rozwiązać. To znaczy, no bo to jest problem jakby kontynuując. No właśnie. Rząd Donalda Tuska jeszcze i myślę, że teraz pani Kopacz jakby kontynuuje ten sposób rządzenia. Jest to sposób rządzenia, powiedziałbym, taki taktyczny. Rozwiązywanie konfliktów, które się pojawiają i reagowanie na te konflikty. W zasadzie nigdy rząd, czy Platforma Obywatelska, czy koalicja nie określiła pewnej strategii rozwoju Polski. A pojawił się tylko, inaczej, przepraszam. W poprzednich rządach było inaczej, rozwijali naukowe badania. To znaczy była na przykład taka koncepcja rozwoju dobrze. Polski. Nie, była taka koncepcja, którą profesor Hausner zgłosił. Zresztą sam rząd jej nie zrealizował. No więc tutaj też mamy bardzo ciekawy projekt rozwojowy do Polski 2030, Boniego, który w ogóle nie... Tylko jaki wniosek mamy wyciągnąć z tego, że skoro inni nie robili, to my też? To znaczy musimy jednoznacznie powiedzieć, że... Bo jeszcze jedna rzecz z tym górnictwem chciałbym zwrócić uwagę, że my tu mamy jakby różne kwestie. Czym innym była podpisana umowa z
kompanią węglową, a czym innym jest Jastrzębska Spółka Węglowa, w której mamy do czynienia z jakąś skandaliczną, w ogóle nieporównywalną sytuacją. Kiedy Jastrzębska Spółka Węglowa weszła na, od czasu, kiedy weszła na giełdę, straciła 85% wartości, rządzi nią ten sam człowiek, który obraża jak psów, przepraszam, górników i nikt na to nie reaguje. Nawet związki zawodowe już powiedzieli... Panie doktorze, bo wtedy ceny węgla były inne i spółka przynosiła zyski i była dużo warta. Teraz przynosi straty i jest to normalna zasada funkcjonowania cen na giełdzie. Panie senatorze, w 2013 roku wiceprezes kompanii węglowej pochodzący notabene z Bydgoszczy. Ja bym proponował mówić o tym, jak funkcjonuje giełda, jeżeli są takie zarzuty. Nazwiska nie są istotne. Nazwiska też są istotne. Pewnie pan senator zna owego wiceprezesa kompanii węglowej. On wówczas, wtedy przecież wszystko szło dobrze. On wówczas walnął papierami, podał się do dymisji i do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i do prokuratury złożył doniesienie na całą resztę zarządu kompanii węglowej. Mało tego, przewidział, że już w lutym zeszłego roku będą kłopoty z wypłatami dla górników. Wtedy rząd na to nie zwrócił najmniejszej uwagi. Wszystko według was turlało się bardzo dobrze, a mieliście sygnał z własnych szeregów. To przecież był wiceprezes przez was tam mianowany. Nic z tym nie zrobiono. Problem nie rozpatrzono nawet tego doniesienia. To jest największy problem. Panie senatorze, co to znaczy cena węgla w dzisiejszych czasach? No nic się nie opłaca, najlepiej się opłaca strzelić sobie w łeb. Opłaca się przywozić dotowany węgiel z Rosji, który Rosja dotuje. Rosja dotuje transport tego węgla do Polski i to się opłaca, tak? Rosjanom się opłaca dotować ten węgiel, a Polakom się opłaca kupować kosztem polskiego węgla. Jeszcze raz. Jest węgiel i kopalnie, w których się opłaca wydobywać i jest węgiel i kopalnie, w których się nie opłaca wydobywać. I tą konieczność finansową musimy uznać. Pan senator powtarza, to my musimy powtórzyć pytanie wobec tego, skoro tak jest, to dlaczego rząd zdecydował się na to, żeby ustąpić? Czy dlatego pan tłumaczy, panie senatorze, że pod presją społeczną? Albo rząd ma koncepcję i ją realizuje, albo ulega, albo rządzi tak, jak mu dyktuje... Czyli zwyczajnie stchórzyła pani premier. Uznała, że kompromis jest rzeczą ważną. Ale polega na tym, że kompromis jest ważny. Ale pytanie, czy ustąpiła, czy odłożyła ten problem na po wyborach, bo Bruksela nie będzie teraz wtrącała się w walkę polityczną, która jest w kraju i może wymusić... Myślę, że sobie poczeka i może wymusić zamykanie kopalń po wyborach już. Ale prosił pan... Bo gdybyśmy całą filozofię wydobycia węgla sprowadzali do koniunktury, to by trzeba było stosować przerwy technologiczne. Po prostu jak jest sinusoida, to byśmy musieli zamykać te kopalnie. Niekoniecznie, można magazynować przecież. To jest tak samo, można powiedzieć, z płodami rolnymi, z jabłkami. No nie opłaca się rolnikowi sprzedać po 15 groszy jabłek, tak? Ale właśnie o to chodzi, że nie ma tej polityki... Cały czas sprowadzamy do braku polityki gospodarczej. Gdyby węgiel był przekształcany, gdyby rolnicy mieli przetwórstwo, gdyby mogli swoje produkty przetworzone bez zbędnych sanepidów, zgód i innych rzeczy. Ja byłem w takiej tłoczni soków. Facet, który otworzył tłocznię soków na Warmii i Mazurach, mówi, że ona już funkcjonuje. I przyjeżdżają do niego rolnicy, którzy przywożą w workach jabłka, których nie sprzedali, i on je pasteryzuje i w ciągu kilku minut robi z nich 4, 5, 6 litrów soku workowanego, pasteryzowanego z kranikiem. Kasuje od nich pieniądze za usługę wyciskania soków, bo nie może sprzedawać soków, bo nie ma zgody sanepidu. Wszyscy w urzędzie wiedzą, że on to robi, bo usługę może świadczyć, ale soku, którego ze swoich jabłek by chciał sprzedać, nie może. Dotyka pan tych warunków
biurokratyczne pośle, i dotyka... wszyscy przyzwalają na takie, a nie na działania. Dotyka pan tych panie warunków, pośle, tylko pan mówi tak jakby do mnie, albo do mnie, albo do pani redaktor. Bo wy jesteście od zmieniania prasy, ale, no, do pani ale mówimy w kontekście 7 lat rządów Platformy. Dotyka pan pewnych absurdów biurokratycznych, które można by wskazywać w różnych miejscach, ja wiem, urzędy skarbowe i tak dalej. Natomiast jest jeszcze inna rzecz, jeśli chodzi o rolnictwo. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja od bardzo dawna nęka nas różnego rodzaju embargami. Dlaczego rząd nie szuka innych rynków zbytu? No właśnie o tym mówię, tak samo z węglem. Częścią filozofii rządzenia i spójnej, konsekwentnej filozofii rządzenia jest szukanie właśnie takich miejsc, gdzie można by te rynki poszerzyć. A my stajemy... Funkcjonowanie naszych rządów od początku jest takie, że to jest działanie na tu i teraz. I w momencie, kiedy się pojawia problem, to się dopiero szuka jakiegoś, no, czyli polskie takie kopie się studnie, jak się pali. Chciałbym w tym kierunku dokończyć tylko myśli i oddam głos już innym gościom. Czyli kończy Łukasz, tak, bo tak samo z tym węglem. Gdyby było to, o czym mówił pan doktor, gdybyśmy przekształcali ten węgiel, gdyby on w innej postaci był dla nas opłacalny, to ceny węgla jako tako do sprzedaży jakoś specjalnie by na tą rentowność tych kopalń nie wpływały i nie byłoby z tym problemu. Platforma Obywatelska powstała jako partia trzech tenorów, która miała być inną jakością w polityce. I powstała jeszcze i zaczęła rządzić w momencie do otrzymania ogromnego wsparcia. I tak się akurat złożyło, że dwie kadencje, kiedy największe pieniądze z Unii dostajemy, rządzi Platforma Obywatelska. No tak, ale był też kryzys w 2008 tak, roku. To ale też proszę żadnym nie zapominać. Tłumaczeniem nie jest to, że państwo w tym czasie nie zrobiło stosownych badań, nie wypracowało strategii gospodarczych, nie przyjęło kierunków długofalowych rozwoju, wsparcia konkretnych branż, na których chcielibyśmy nasz przemysł osadzić. Pan doktor, osadzić, czyli działanie tak na czas kadencji. Działanie na czas kadencji. Chciałbym pana senatora jeszcze jedno zapytać. Bardzo proszę. Panie senatorze, to jak to jest? Pan powiada, że to jest tak, że wiadomo jest, że raz ceny węgla są wysokie, raz niskie i że to się nie opłaca. To jak to jest, że po 7 latach rządzenia rząd nagle w styczniu 2015 doszedł do takiego wniosku, że trzeba te nierentowne kopalnie zamknąć i ustawę napisał w ciągu kilku godzin i przepchnął ją przez 72 godziny przez Sejm, senat, a potem... Ale żeby już senat, nie zamykać. Zabrał się za to senat. Jak to jest, że przez 7 lat uważaliście, że jest wszystko w porządku i teraz... Tak rząd nagle został oświecony, że no przecież te ceny były takie, ceny węgla były takie. One się teraz zmieniły, w styczniu, tak? Nie, w styczniu, parę miesięcy temu. W grudniu. Parę miesięcy temu. Aha. To znaczy, ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. To, co jeszcze odpowie pan senator. Odpowiem tutaj na te propozycje przekształcania węgla czy gazyfikację. Nie ma na świecie opłacalnej technologii przeróbki węgla. Nie ma. To trzeba ją zrobić. To, że w Polsce jej też nie ma, to jest rzecz po prostu normalna. Cudowną metodą nie przekształcimy węgla w gaz ani w olej. Nie ma na świecie takiej technologii, więc mówię. Ale my w ogóle nie ale panie senatorze, my nie łożymy w technologii, no my w ogóle nie łożymy poszukiwania. Pan doktor Sławomir Sadowski. To znaczy, nie, teraz pan, pani poruszyła problem. Sławomir Sadowski. Poruszyła problem kryzysu 2008 roku. Ja, jako pewne uzasadnienie, że nie wszystko udało się zrobić. Nie, ja to chciałbym nie zwrócić uwagę, że w tym momencie że kryzys ma jakby dwie funkcje. Jedna, że to jest ta fatalna, że on po prostu powoduje zmniejszenie produkcji, ludzie tracą pracę, zmniejszają się dochody. Tak. Ale drugi, to jest ta druga funkcja, to jest ta funkcja ożywcza, że w okresie kryzysu podejmujemy różnego rodzaju działania modernizacyjne. A myśmy się przeczołgali przez ten kryzys, nie modernizując. Zadowalając się, że nie mamy i to jest, żeby nam się to czkawką za 10 że lat mamy nie jakiś tam PKB, tam pani, 1-2%. Pani redaktor, ja byłem 14, 15 pani i 16 stycznia na Śląsku właśnie. A 17 było podpisane porozumienie. I teraz chcę powiedzieć o tym, że oczekiwania górników, związkowców i w ogóle społeczności Śląska były zupełnie inne. A mianowicie oczekiwano tam, całe samorządy przecież podejmowały uchwały, łącznie z sejmikiem województwa w obronie tych kopalń, w obronie miejsc pracy. Oczekiwania były takie, że cała społeczność śląska traktuje to, co się dzieje, bardzo poważnie. I że przyjedzie ekipa rządowa i podejdzie do tego bardzo poważnie. A czy tam chcieli rozmawiać? Rządzi Platforma przypadkiem? No, ja już nie wnikam w to. Chcieli, żeby o węglu, o Śląsku, o górnictwie rozmawiać bardzo poważnie. I oto co się wydarzyło. Przyjechała ekipa, która załatwiła rzecz jak zawsze. No, słyszeliśmy. Jak zawsze. A nie bardzo poważnie, tak jak tego oczekiwano. Ale przyjechała potem pani premier. Górnicy chcieli rozmawiać o restrukturyzacji,
o doprowadzeniu do dochodowości i do rentowności kopalń. O tym nie chciano z nimi rozmawiać. Tylko pieniądze, ile potrzebujecie, spłycając, że tak powiem, temat całkiem i jak najszybciej podpisać porozumienie, żeby w ogóle przestać o tym mówić. I to jest problem, którego nie załatwiono tym porozumieniem. Tak naprawdę uważam, że społeczeństwo chce czy oczekuje bardzo poważnego traktowania. I już na sam koniec swojej wypowiedzi chcę przytoczyć takie sformułowania, którego użył bodajże 2 lata temu, może 1,5 roku temu, profesor Zybertowicz z UMK z Torunia podczas jednego ze swoich wykładów. On scharakteryzował sytuację w Polsce w taki sposób, w 3 zdaniach. Mamy naród bez państwa i państwo bez narodu. I to w jakimś sensie oddaje to, co się dzieje. Czyli społeczeństwo sobie, nie licząc za specjalnie na instytucje państwowe, jako urzędy, ten cały dozór, i państwo sobie niespecjalnie patrząc na to, czego oczekuje społeczeństwo. To proszę, ja się zgadzam z profesorem, w tym kontekście mamy rozumieć oczekiwania społeczności Śląska, bo w takim kontekście, w jakim pan powiedział przed chwilą, no to nie mamy zaufania do tej postawy, jaką oni pana prezentują, bo nie wiem, czy rzeczywiście chcą załatwić coś, co jest ważne z punktu widzenia narodowego. Ja uważam, bo węgiel jest problemem narodowym. To nie jest problem lokalny, to nie jest problem cząstkowy, to jest ważny problem narodowy. Ja uważam, że bardzo poważnie podchodzą do tego i nasze rozmowy na sztabie protestacyjnym, który był właśnie 16 stycznia, gdzie rozmawialiśmy z Komitetem Regionalnym Strajkowym, my jako sztab protestacyjny krajowy, były tak, jak mówię, bardzo poważne, bardzo takie z takim wyczekiwaniem. Czy oczekując na rozmowy, które mają rzeczywiście dokonywać modernizacji, są gotowi do tego, żeby ponosić część kosztów? Bo problem polega, no ale tego właśnie, to media źle informują, z tego wynika. Bo nie widać w tych postawach czegoś, co można nazwać gotowością do kompromisu. A kompromis oznacza ustępstwa jednak w pewnej mierze. I to jest istota. Ale w tym porozumieniu strona górnicza i związkowa też pewne ustępstwa poniosła. Chociażby rezygnacja czy zgoda na restrukturyzację ekonomiczną, bo tam jest zapisana w porozumieniu. Nie ma likwidacji kopalń, ale jest restrukturyzacja. Te kopalnie mają stać się rentowne. Przecież proszę zauważyć, co się stało za 2 dni. Zarząd tejże kampanii wypowiedział chociażby układ zbiorowy pracy. Jak ma wyglądać restrukturyzacja ekonomiczna, w której ma być utrzymane pełne zatrudnienie, ma być utrzymana wszystkie kopalnie bez względu na to, czy jaka jest ich gotowość i zdolność wydobywcza. Panie redaktor, ale mamy tu do czynienia chyba z trochę z inną sprawą również, że górnicy chcieliby, żeby wszyscy ponosili ciężary restrukturyzacji. To bardzo widoczne jest przy Jastrzębskiej Spółce Węglowej, kiedy ci górnicy wypowiadają, że on, drań jeden, bierze 120 tysięcy miesięcznie, a nam się chce zabierać pieniądze. A nie słyszałem, żeby ktoś chciał wypowiedzieć tym nieudolnym zarządom kompanii węglowej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ich kontrakty idące, to są naprawdę lukratywne kontrakty. Więc albo ponosimy razem odpowiedzialność również i finansową, albo nie. Ale pan profesor podniósł bardzo ważną rzecz, bo proszę, media nieśmiało zaczęły mówić dopiero po kilku dniach o tym, że na przykład, jako związkowiec, sam o tym wspominam, że utrzymanie wszystkich tam związkowców kosztuje 200 milionów, ale zarządów kosztuje 2 miliardy, 1,8 miliarda. Więc jaka jest skala? Ponad 2. A mamy ale proszę mi powiedzieć, ile w spółkach węglowych, ile jest związków? 30, 50? Nie potrafię tego powiedzieć, ale to pewnie 120, tak. Nie, nie, na Jastrzębskiej jest 50, a w zeszłym roku powstało 10. I co zabawne, że związkowcy są w kilku związkach i tutaj przewodniczący wybiera swoich kolegów w drugim związku, a oni wybierają go w tym. Ale nie chciałbym, żebyśmy statut Solidarności zabrania tego w sposób zdecydowany. Nie chciałbym, żebyśmy utracili to, czego dotknął doktor Sławomir Sadowski. Mianowicie, dlaczego nie wprowadza się tak, jak to na przykład w Japonii jest, Amerykanie się uczą od Japończyków, takiej zasady, że jeżeli trzeba się powściągnąć, to wszyscy. Tak. Od góry począwszy. A u nas jest tak, że te dysproporcje są rzeczywiście duże i to, że ludzie czasem mówią, dlaczego oni zarabiają tyle, skoro nie umieją zarządzać skutecznie, to jest zrozumiałe. I to nie tylko chodzi o to, że komuś zaglądamy do kieszeni, tylko chodzi o to, że nie ma państwo
wymyśliły, państwo nie próbuje uregulować tej sprawy. Ale dlaczego były, mamy były jakieś tam kominowe, prawda, te ustawy i tak dalej. Była ustawa kominowa. I się omijało. Chciałbym powiedzieć, bo to pamiętam, dlatego, że byłem w komisji, która pracowała nad tą ustawą kominową. Myślałem, że kominowa objęła. Myślałem, że kominowa ustawa objęła pana posła. Senator Rulewski był wówczas przewodniczącym tej komisji i poprawka, którą składałem, a mianowicie, żeby te ograniczenia ustawy obowiązywały do czasu, kiedy przynoszą jakieś działania zarządu, przynoszą jakiekolwiek efekty. No, ta poprawka już wtedy upadła, tak? Czyli to było wszystko niezwiązane z niczym. Owszem, ograniczono płace zarządów, ale to wszystko, jak się okazuje, można było obejść. I dzisiaj mamy sytuację, w którym zarządy mają płace bardzo wysokie i jednocześnie zupełnie, ale to zupełnie niepowiązane z wynikami ekonomicznymi. No więc i tutaj to jest to, o co pytałam panów. Dlaczego nie ma nie u nas pochody? To jest problem, przed którym stanęli Amerykanie właśnie podczas tego wielkiego kryzysu, kiedy się okazało, że szefowie tych ogromnych funduszy inwestycyjnych mają ogromne kontrakty, olbrzymie pensje, absolutnie niezwiązane z tym, czy fundusz ma zysk, czy ma spadek. A banki? Ale nie, no w okresie kryzysu szefowie banków brali ogromne pieniądze. U nas otwarte fundusze emerytalne działały dokładnie tak samo. Przez pierwsze lata swojej działalności miały prowizje od tego, co zostało wpłacane, a nie od tego, jakie wypracowały. Ale to rzeczywiście jest bardzo duży problem. Ja myślę, że Polacy już są na tyle świadomi, że nawet wysokie zarobki dobrych menedżerów nie byłyby jakoś mocno rażące, gdyby rzeczywiście były uzależnione od wyników finansowych. Przecież są dobre spółki, już nie mówię o bardzo komercyjnych spółkach, jak na przykład PESA, ale przecież Wojskowe Zakłady Lotnicze, które są naszą jedną z perełek gospodarczych, przecież tam też kadra zarządzająca na pewno nieźle zarabia. Jest to spółka Skarbu Państwa. Nie ma w tym nic złego, jeśli 600 osób ma pracę, jeśli osiągają sukcesy, że jest to nasz lokalny powód do dumy. Ja jestem przeciwnikiem ustaw kominowych, bo ja uważam, że dzisiaj, kiedy działamy na otwartym rynku europejskim, to wielu wybitnych menadżerów dobrych z różnych powodów. Jedni mają zdolności, inni mają kontakty, jeszcze inni mają jakieś inne atuty, które sprawiają, że tam, gdzie żadnego biorą się za biznes... Żadnego pułapu pan nie stawia? W moim przekonaniu nie, w rynek takie rzeczy reguluje. A jako pan powiedział przed chwilą, że powinna to być efekt wyników finansowych firmy. No to jest... A one nigdy nie są takie, żeby ludzie zarabiali po kilkanaście tysięcy. Minus, zero, plus. Jeżeli spółka wypracowuje zyski, to nie ma powodu, żeby menadżer dobrze nie zarabiał, jeśli jego praca się do tego przyczynia. A to już reguluje rynek w zależności od województwa, w zależności od konkurencji, w zależności od samej wartości menadżera. Myślę, że tutaj do regulowania tych właśnie, kwestii nie jest aż tak istotne. No właśnie, to proszę mi powiedzieć, panie pośle, bo dotyka pan istotnej rzeczy. Proszę mi powiedzieć, czy wobec tego, dlaczego skoro to są w spółkach Skarbu Państwa, dochodzi do tego typu dysproporcji, to proszę mi powiedzieć, państwu nie zależy na tym, żeby te sprawy regulować, nie dostrzega tego problemu. Co jest przyczyną? Nie dostrzega i dlatego wysyła w nagrodę swoich ludzi, tych zarządów. Właśnie, w ten sposób to Pan poseł się pomylił, mówiąc wysyła. Bo oni donikąd nie wysyłają. Ja nie wiem, czy pan wie, że Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej znajduje się w Warszawie. Więc żeby nie trzeba było jeździć. No więc właśnie. Ale to kiedyś, są w ogóle kiedyś w Polsce były takie prostu przepisy. Lukratywna i dojna krowa. One funkcjonowały moim zdaniem dosyć dobrze. Przepraszam, a z czego to wynika? Z to, że potem trzeba określony procent przeznaczać też na działalność partii? Że to jest dla partii też źródłem dochodu? Czy są, nie, to tego są też nie takie mam pojęcia. Kiedyś obowiązywały takie przepisy, przynajmniej w moim przedsiębiorstwie. To związane jest z górnictwem. Mianowicie, że wynagrodzenie zarządu to była krotność średniego wynagrodzenia w firmie, na przykład 6 czy 8 pensji. I to było powiązane ściśle z wynikiem ekonomicznym firmy, ale również z wynagrodzeniem załogi. Teraz, jeżeli na to pozwalały wyniki, zarząd spółki czy zarząd firmy mówił tak, chcielibyśmy dostać większe pieniądze, ale to najpierw musimy dać podwyżce załodze, i dopiero sobie wtedy podniesiemy też, bo średnia podniesie, ale czy stać ale nas... Ale panie przewodniczący, czy to nie jest taka droga do kreatywnej księgowości? Nie, wszyscy właśnie, razem że nie. Podniesiemy sobie... Ale ja tutaj wracam bardzo mocno do tego, o czym mówił pan poseł przed chwilą. Jeżeli wynik ekonomiczny
na to zezwala. Jeżeli nie zezwala, zostajemy na tym poziomie. Zawsze jest dylemat, czy podnosimy pensję, czy inwestujemy w firmę. I w kopalniach właśnie tego zabrakło. Ale to ja myślę, że odpowiedzialne zarządy to ważą. A nie w inwestycje. My myślimy tutaj o odpowiedzialnych zarządach. Zarządy myślałyby nie w kategorii jednej kadencji swojego funkcjonowania, uzależniając swoje bycie tam lub nie od polityki i danej opcji, która rządzi lub za chwilę się zmieni, nie będzie rządzić, to oczywiście, żeby o tym nie myślały. Oczywiście. Ale jeżeli myślałyby długoterminowo i wiedziałyby, że dzisiaj skonsumując powiedzmy na wypłaty dywidend czy w jakichś innych premii za dużo środków i co zablokuje pewną możliwość rozwoju inwestycji w perspektywie 2, 3, 4 lat do przodu, co później wpłynie na kondycję finansową, która ukróci z kolei bardzo mocno te dochody, to raczej dobry menadżer czy zarząd cały działałby racjonalnie. No tak, ale z czasami tym jest bywa, że menadżer jest średnio politykiem, dobry, tak, średniego szczebla, który został odesłany. Każdy z nas zna takie przykłady małych, średnich, prywatnych firm, gdzie nie ma z polityką nic wspólnego, ale właściciel dba o to, żeby dobrze mieszkać. Ale mógłby inaczej postępować. Tak? Dba o to. Mamy dwie podobne firmy. Jeden dba o to, żeby sobie wyjeżdżać na wakacje, żeby mieć ładny dom i żeby mieć na swoje utrzymanie, a drugi mówi sobie tak, podbam o ten dom i o wakacje, ale później, wolę zainwestować, a teraz będę inwestował. Tak? No i jedna z tych firm się rozwija, a druga się zwija. No to bo wszystkiego się oczywiście w przypadku tych państwowych firm, czy z udziałem Skarbu Państwa, to nie da uregulować. No zawsze będą. Dobrze, a ja mam pytanie, jakie są, panie pośle, a jakie są menedżerowie z takimi czy z innymi celami? Panowie się na pewno dobrze orientują. Na czym jak wygląda kontrola państwa nad funkcjonowaniem tych spółek, w których Skarb Państwa ma swoje udziały? Czy to jest tak, że mamy określony zysk i kontrolujemy tyle na płace, tyle na podatek, tyle na amortyzację i tak dalej? Czy to tak wygląda? Jak wygląda kontrola? Czy w jakiś sposób, z tego co ja wiem, to chyba minister skarbu określa tam poziom dywidend możliwych i tak dalej. Jest jakaś tam kontrola, ale to jest kontrola dotycząca podziału tortu, jak już ten tort jest, tak? Natomiast za bardzo w moim przekonaniu brakuje jakiegoś takiego nadzoru na przykład nad kontrolą polityki, celów takich spółek, bo jest wiele spółek, które od lat przynoszą Panie pośle, ale w którym momencie też się taką rzecz dostrzega, bo jeżeli pan senator mówi, przepraszam, że nagrań dopiero rozmowy pana ministra Nowaka, który powiada, no na kolei wprawdzie za 100 milionów kupili program, który jest wart 100 tysięcy, ale co tam dla nich 100 milionów? No, to jest kontrola. To Panie jest kontrola redaktor, pana ministra. W praktyce to wygląda w tej chwili tak. No właśnie, jak to wygląda w praktyce? W praktyce to wygląda w tej chwili tak, że przynajmniej w naszym województwie jest tak, że minister skarbu ściąga wszystko, co tylko możliwe z firmy. Ja mówię o przemyśle chemicznym. Chociażby, bo są to spółki jeszcze trzy dobrze funkcjonujące w naszym województwie. Myślę tu o Anwilu, o kopalni soli Wino-Wrocławiu. Przepraszam, już pan minister skarbu, bo myślałem o trzeciej, to jest Ciech Wino-Wrocławiu, ale to już jest prywatna spółka, ponieważ została w zeszłym roku sprzedana. Kupił. Tak, pan Kulczyk, ale wygląda w praktyce to tak, że wszędzie się wypowiada zakładowe układy zbiorowe pracy, wszędzie się ogranicza w każdy możliwy sposób finansowe jakieś tam finansowe wynagrodzenia dla pracowników i cały zysk zabiera pan minister jak tylko może, ponieważ trzeba ratować budżet państwa. I teraz nie ma pieniędzy. Górnikom nie trzeba będzie dopłacić. I teraz nie ma na inwestycje. Oj, proszę się zastanowić, czy na pewno nie ma racji senatorkowie. Wystarczy, żeby rzeczywiście było odpowiednie zarządzanie górnictwem żeby i nie trzeba będzie, i nie trzeba będzie dopłacać. Żeby A żeby było, było to już jest akurat po stronie ministra Piłeczka. I teraz jest tak, że nie ma pieniędzy na inwestycje, nie ma pieniędzy dla pracowników, nie ma pieniędzy na ochronę środowiska. Zajmuję się tymi sprawami dosyć mocno, ponieważ mamy tam bardzo trudną sytuację i to jest akurat mój region, więc jestem na bieżąco. I kłania się to, o czym mówimy od początku, o czym też pan profesor mówi, my tu wszyscy, nie ma dalekowzrocznej strategii rządu gospodarczej, bo gdyby była, to minister skarbu wiedziałby, że owszem, teraz zabierze ile się da, ale za 2 lata te firmy będą tak przyduszone, że już z nich nic nie wyciśnie. Ale my mówimy o polityce dalekowzrocznej, że rzeczywiście ich nie ma. Mówimy o tym wielokrotnie w tym programie. Ale tu się okazuje, że potrzebne jest tak, żeby takie myślenie dużo wcześniej, takie wyprzedzające w sytuacji, ta sytuacja z górnictwem. No gdyby wcześniej były sygnały,
i badanie rynku, które ale powinno był, polegać był, na... Ponoć no był, właśnie, więc no to co z tym robi rząd? To na czym tu polega? Czy problem nie polega też na tym, że nie ma żadnej odpowiedzialności politycznej? Oczywiście. Że w poszczególnych... Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w służbie zdrowia. Panie pośle, panie jest wiceprzewodniczącym komisji. Pan wie doskonale, że fiasko pakietu onkologicznego jest widoczne gołym okiem. To, co zostało wdrożone od 1 stycznia. Pani redaktor, no tak, ale jeszcze jedna rzecz. Gdzie jest odpowiedzialność polityczna? Bo pani pyta o odpowiedzialność polityczna. Ja myślę, że tu o inną odpowiedzialność także chodzi. A raczej coś innego. Mamy do czynienia z potężnie narastającą pogardą managementu do swoich pracowników. Pogardą polegającą... Ale to jest inna sprawa. Ja mówię o innej i pan mówi też o innej. To jest podstawowa rzecz. Że dopóki management nie będzie szanował swoich ludzi... Jeżeli tak jest... Czy ja mogę skończyć? Mhm. Jeżeli prezes Jastrzębski spółki węglowej mówi, że te robole nie będą mówili, jak ma on zarządzać spółką, bo on ma inżynierów, a to wszystko jest po prostu durni i żadni durni związkowcy, w ten sposób się wyraża. Nie będą mówili, jak on ma firmą zarządzać. No to jest coś skandalicznego. Ale to nie można być w ogóle... może jest to, patologia. Ale to jest patologia, która generuje konflikty. I od tego typu, od głupiego słowa... Ale to jest jedna rzecz. Ja pytałam o inną kwestię, ja pytałam o odpowiedzialność polityczną. Proszę zwrócić uwagę, kto odpowiedział w Polsce, który rząd odpowiedział tak na poza oczywiście przegranymi wyborami. Kto i personalnie imiennie odpowiedział za źle podejmowane decyzje. Nie ma czegoś takiego u nas. U nas można podejmować, narażać skarb państwa i obywateli na wielkie straty i nie ponosi się z tego powodu żadnej odpowiedzialności. Jedynym drogą to byłby Trybunał Stanu, które trudno byłoby udowodnić, Trybunał że... Stanu jest upolityczniony, bo do partii politycznej... Dlatego akurat poza decyzjami, wyborczymi, nie no to tylko, no, rzeczywiście... Panie pośle, no, może tak pan poseł jak podaje ten przykład z kompanii węglowej, wiceprezes doniósł do prokuratury, doniósł do ABW, nie wszczęto śledztwa, nie wszczęto dochodzenia, w ogóle nic nie zrobiono. A chłopa z roboty wyrzucili. No. Nie, znaczy, no, czy sam odszedł? A teraz dokończy swoją myśl bardzo poseł Łukasz. Bardzo trudno jest taką odpowiedzialność polityczną, jeżeli sami politycy jej nie mają. No, w przypadku akurat służby zdrowia to minister Łukowicz już wielokrotnie ponosił porażki w czasie swojego urzędowania przy różnych okazjach, czy listą leków refundowanych, czy teraz pakietem onkologicznym. To znaczy, że my nie mamy standardów żadnych. Ale to nie ma żadnych standardów, bo standardy powinna być odpowiedzialność wybory, polityczna. Mimo krytycznej oceny, a mało tego, zmienia się premier, który ma możliwość przeformatowania swojego rządu i zostawia tego samego ministra, którego wszyscy źle oceniają. A pan wierzy w to, że kryterium wyborcze, którymi z kolei już odrywamy się od polityków, my podejmujemy, obywatele, że to są kryteria merytoryczne? No też oczywiście, że nie. Często są to kryteria emocjonalne i niestety, dopóki nie zaczną być merytorycznymi, to będzie tak, jak będzie. I jedno to zdanie nigdy do tego, nie będą merytorycznymi. Może, nie, jedno tylko zdanie bardzo krótkie do tej arogancji managementu do pracowników. To być może tak jest w tych upolitycznionych spółkach, gdzie ci menadżerowie zostają tam powołani, czy trafiają, nie dlatego, że są dobrzy, tylko dlatego, że są z nadania partyjnego. No tak. Bo ja pamiętam jedną sytuację. To jest nie do pomyślenia właśnie w prywatnych firmach. Kapitał ludzki odgrywa coraz większą, ale w prywatnych firmach... Ja pamiętam jedną sytuację, jak było rozdanie chyba nagród tutaj w Operze dla najlepszych firm naszego regionu. Wyszedł prezes PESY odebrać którąś z kolei nagrodę. Pierwsze, co powiedział, nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie cała załoga mojej firmy. W prywatnej firmie... Ta firma dobrze funkcjonuje, ale wiele firm, których ale jest fatalnie to, co mówił pan poseł Kosmas. Wracając do tego, o czym mówił pan profesor, o czym mówi pani redaktor, o tym braku odpowiedzialności, zwyczajem stało się, że zarządy firm, na przykład we Włocławku, Anwilu, w zarządzie firm nie są ludzie z Włocławka. Są z Warszawy. Odpowiedzialności wobec miasta, wobec mieszkańców, wobec pracowników nie ma żadnej, bo oni po południu wsiadają w auta i śmigają do Warszawy. Gdyby byli to mieszkańcy,
Włocławka, na pewno są we Włocławku ludzie, którzy potrafią i potrafili, bo w przeszłości byli, zarządzali, oni czują odpowiedzialność. A pamięta pan taką już słynną wypowiedź ministra Kaczmarka, który powiedział, że Staszek, chodziło o pana Dobrzyńskiego, chce się sprawdzić w biznesie. Pamięta pan? To jest klucz i kwintesencja. Więc panowie, kończąc, właściwie będziemy puentować ten program, chcę powrócić do pytań, które mam nadzieję wybrzmiały na początku. Co jest źródłem, co jest przyczyną narastających niepokojów społecznych? Platforma Obywatelska. To powiedział Prawo i Sprawiedliwość. Panowie? Ja uważam, że to, Prawo że warunki ekonomiczne są czasem bardzo bezwzględne, a nie zawsze chcemy to zrozumieć. Naprawdę z pewnych kopalni nie da się wydobywać węgla i naprawdę budżet państwa nie jest. Panie senatorze, ale czy pan z ręką na sercu? Znamy się bardzo długo, więc wiem, że stać pana na szczerą odpowiedź. Proszę powiedzieć, czy pan uważa, że pański rząd jest bez winy? Absolutnie nie. Uważam, że rząd popełnia wiele błędów. I pierwszy o tym fundamentalnych. Mówię. Ale w przypadku kopalni to te kryteria, o których ja mówię, że są kopalnie, gdzie się nie opłaca wydobywać węgla. Taka jest rzeczywistość. Ale rząd jako współwłaściciel powinien dużo wcześniej reagować, ukrócić pewnego rodzaju praktyki, wprowadzić pewne standardy, odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. Panie doktorze? No, ja myślę, że zasadniczą kwestią to jest brak z jednej strony strategii zmian, bo tu nie chodzi o w ogóle jakąś strategię zmian, ale druga rzecz, równie istotna, to jest to, że to są rządy, których zadaniem jest nie nadepnąć nikomu na odcisk. W ten sposób wygrywa się wybory, bo się nie naraża. Ale się równocześnie nic nie robi i się magazynuje. I w pewnym momencie być może doszliśmy do jakiegoś takiego momentu kryzysowego, kiedy tych różnego rodzaju problemów się nagromadziło. Właściwie w 100% zgadzam się z wypowiedzią pana doktora. Ta diagnoza jest bardzo słuszna. Ona jest trafiona właściwie w 100% do polityki Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska nie rozwiązuje problemów ani gospodarczych, tak od podszewki do wypracowania pewnych standardów, strategii i tak dalej. I tak samo to dotyczy spraw światopoglądowych, o których mówi się w kampanii, w expose, w różnych innych rzeczach, na które czeka, jak ileś milionów Polaków, a ileś innych milionów jest jakby przeciwnych temu. I nie czeka, tak? Ale więc od kampanii do kampanii gdzieś tam się te tematy podsyca, bo one wywołują tą polityczną emocję. Wygrywa się później wybory, a później się nic z tym czy inną rzeczą nie robi. Tak samo jak się nie robi z restrukturyzacją górnictwa. Czy pan chce powiedzieć, że politycy są tak krótkowzroczni, że nie wiedzą o tym, że w jakimś momencie któraś z tych formacji, która obejmie władzę, zetknie się z tą ogromną masą problemów i wtedy ta masa już będzie niekontrolowana, że ona może naprawdę to... Ja jestem politykiem pierwszą kadencję i komentuję wszystko, co obserwuję w tym parlamencie zupełnie szczerze i tak, jak to odbieram. I w moim przekonaniu politycy, chociaż dzisiaj też jestem politykiem, są bardzo krótkowzroczni. A zwłaszcza jeżeli chodzi o interes kraju i o rozwój tego kraju. Politycy, głównie partii rządzącej i wszystko, co robią, opierają o jednoroczny budżet, o jednoroczne plany. A jak pan oceni działanie związków? Bo my mamy tak, związki Ja jestem generalnie osobą, która wywodzi się z biznesu. Jestem liberałem gospodarczym i na pewno jestem przeciwny. Jestem przeciwny tym przywilejom górniczym, które są. Ja uważam, że powinny być mocno ograniczone i nie uważam, że dobrą polityką było to, że wszyscy musimy składać się na to, żeby górnicy mieli takie, a nie inne przywileje. Ale prawdą jest też, że jeżeli mówimy o 3 miliardach, które mają iść na restrukturyzację górnictwa, a roczne koszty zarządów i administracji wynoszą 2 miliardy, no to są absurdy. Panowie, jak mamy coś leczyć, to leczmy to po prostu na każdym szczeblu. Została zarejestrowana partia, która ma dosyć, może się wydawałoby taką mało poważną nazwę, Dzielny Tata. Partia, którą założyli ojcowie walczący o swoje prawa, ale nie wyłącznie. Chodzi o to, że oni również twierdzą, stawiają taką diagnozę. Buntują się protestują przeciwko niesprawiedliwym sądom i przeciwko temu, że w Polsce wytworzyły się trzy grupy. Bogatych, biednych i zadłużonych. I mówią, że nadszedł moment, kiedy trzeba głośno powiedzieć, że ten system, który funkcjonuje, się nie sprawdza. I to są uwagi adresowane pod adresem wszystkich.
No i mają rację. Wymiar sprawiedliwości w Polsce to jest karykatura Pani, wymiaru sprawiedliwości, a to jest jednocześnie kręgosłup Pani państwa. Redaktor pozwoli mi jeszcze też zakończyć. Króciutko. Jedno zdanie. Do tego, o czym mówił pan profesor, dodam tylko, że absolutny brak szacunku dla Polaków, władzy i kompletna, czy całkowita arogancja tejże władzy dla społeczeństwa. No smutna to puenta, mam nadzieję, że... Z jednej strony porozumienie, a z drugiej strony arogancja. Że za tydzień nie będziemy rozumiem. Mogli rozmawiać o sprawach łatwiejszych i bardziej nam przyjaznych. A na razie dziękuję bardzo moim gościom, dziękuję również państwu i wszystkich zapraszam za tydzień. Do zobaczenia i do usłyszenia. www.radiopik.pl